Gwarantuję Państwu, że teraz kolega Żewłakow, Michał dodam, odda więcej strzałów niż zdobył bramek w karierze. Albo w ogóle odda więcej strzałów niż strzałów w karierze. No, być może. Dzień dobry, wieczór. Kolega Gabor, w jakiej formie po tym, co stało się tydzień temu? Nie mogę cię otrząsnąć po sukcesie. Ale jakim sukcesie? Moim? Po sukcesie. Dziękuję ci serdecznie. Wszystko wiesz, 10 piłek, żółte, do małej, co jakby patrząc na bramkarza wydaje się o wiele, wiele trudniejsze. Zdecydowanie. Panie Michale, good luck! Ło! Parkanami! Ło! Żarty się skończyły! Grzegorz! Mała! Jest! Jest! Luka jest! Jest! Ty nie czekaj na niego! Michał, ty na niego nie czekaj! Jest! Jest! Ło! I mała! Mała czuje, że na koniec pada! Ło! Mała czarna. Na koniec zawsze mała czarna. Powiem ci szczerze, że naprawdę ty z tymi małymi... małe dziury, no. Myślę, że powinniśmy sobie właściwie tylko małe bramki ustawić dłużej i to strzela. Ja myślę, że trener w juniorach przestawił mnie z pozycji ofensywnej na defensywną. Trenerze, dziękuję za tą decyzję, bo to strzelanie potwierdziło, że to jednak była dobra decyzja. A czy dobrą decyzją było postawienie na tego naszego młodego, początkującego goalkeepera? Nie wiem, czy widzisz, że on jest z odcinka odcinek taki bardziej? Taki bardziej. Ja bym nawet, jeżeli już się okaże, że umiejętności nie te, prowadzimy przepisy o młodzieżowcu i zawsze... I wtedy tak. Panie i panowie, młodzieżowiec Jędrzejewski, młodzieżowiec Żewłakow i młodzieżowiec Ignacik, serdecznie Państwa pozdrawiam.